Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Tak jak mówiłem w poprzednim wideo, spróbujemy zapolować dzisiaj na multitoola. Być może przy okazji uda też zdobyć plany na odrzutowy plecak. Zobaczymy, czy nam ta sztuka wyjdzie. Ja akurat będę robił to w galaktyce Einstein, ale spokojnie myślę, że zadziała to też na innych planetach, w innych galaktykach. Po prostu tutaj jestem, bo po drodze chcę zgarnąć czerwony statek Sentinelów. W zasadzie czerwono-szary. I zobaczyć, jak wyglądają kolejne statki. No dobrze. To lećmy z tym koksem. Na problemy z padem chyba się już na stałe przerzucę na klawiaturę i myszkę, bo co aktualizacje są z tym jakieś jaja. W sumie i tak na padzie grałem tylko z tego powodu, że wygodniej mi z dupskiem siedzieć na kanapie niż przy biurku. Jest tyle ciekawych statków. Tyle różnych konfiguracji, że naprawdę mam problem, żeby wybrać ten, który mi się podoba najbardziej. Standardowo punkt odtworzenia sobie zapisaliśmy. Teraz rozejrzyjmy się za bojkami komunikacyjnymi. Gdzieś tu powinny być. Dobra, mamy jakąś. Zobaczymy, czy to tam. Fajne jest w tych kokpitach, że widać je całe. W razie czego koordynaty to -30,08 łamane na +67,59. Zerknijmy, czy to ten statek, o który mi chodziło. Dokładnie to, chociaż myślałem, że ten czub będzie miał trochę dłuższy. No ale oblukajmy go sobie. No jest to klasa B, więc nie najgorzej.
Zerknijmy, jak się będzie prezentował w powietrzu. Zrodzony w płomieniach, ładna nazwa. Pozostanę chyba przy tamtym. Ale teraz przejdźmy do konkretów. Jak... Jak znaleźć multinarzędzie. Sobie przełączę na multitula do walki. No dobrze. Wypadałoby teraz znaleźć jakiegoś sentinela. No powiem wam, wygląda to nieźle, nie? Badamy, co to tam łazi. Za cudak. Chcę znaleźć sentinela, żeby rozpocząć z nimi walkę. I jest szansa, że dzięki temu doprowadzą mnie do którejś z opuszczonych wiosek. Drony naprawcze wyglądają jak zwykłe. Wtedy łatwiej było je zidentyfikować. Mamy jakiegoś nowego sentinela. Skubanie, widzieliście? Znikł. Skaczące maleństwa.
ale zupełnie niewidzialny się nie robi. Pierdliwe są te maleństwa. No to jesteśmy na ostatnim poziomie. Chyba wszystkie. Wykryto skok dysonansu, czyli już wiemy, w którą stronę musimy lecieć. Dobrze, polećmy sobie do tego miejsca, które wskazali strażnicy. Dobra, po pokonaniu strażników dostaliśmy jakiś echolokator. Zobaczmy, dokąd nas on zaprowadzi. Toxycznej spada.
czy żebyśmy odkryli jeden z opuszczonych obozów? Animacja skrzydeł tak na marginesie to naprawdę petarda. Harmonijny złom. Poczekajcie, wezmę sobie tylko wymienię multitoola, bo nie chcę ich mieć za dużo, a... Harmonijne zapieczętowanie. Zbadaj harmonijny interfejs. Siedem minus dwa to jest 5. 2 plus 7 to jest 9. 3 plus 1, 4. Czyli 5, 9, 4. Spróbujmy. Pięć. Dziewięć. Cztery. No proszę. Zdobyliśmy nasz turboodrzutowiec Aeron. Teraz jeszcze obejrzyjmy multitoola. Kolejny interfejs potrzebny do tego jest? Błądzę tutaj trochę po omacku, bo... Ósme. 1010. Ciekawe co takiego, ósme.
A, po prostu wystarczyło drugi raz w terminal wejść. Dobra. No weźmy sobie. No dobrze, w ten sposób zdobyliśmy plecak odrzutowy. Multi narzędzie strażników. Może nie jakiś pierwszych lotów, ale już wiemy jak szukać, więc jesteśmy krok do przodu. Pole rozbudowy multi narzędzia wpadło. Jestem ciekaw, o co chodzi z tym autofelagiem. A chyba za dużo się od niego nie dowiemy. No dobrze, ale mamy to, po co tutaj przyszliśmy. Zdobyliśmy plany plecaka odrzutowego, zdobyliśmy multinarzędzie strażników i zdobyliśmy jeszcze jeden statek strażników. Także myślę, że wyprawa była całkiem udana. Lecę poszukać czegoś nowego, a wy w tym czasie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.